Witamy serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego, ostatnim w tym kwartale, gdzie studiowaliśmy Księgę Rodzaju. Tytuł dzisiejszego studium to Izrael w Egipcie. Ze mną będą dzisiaj studiowali tę, tę część Pisma Świętego, ostatnie rozdziały Księgi Rodzaju Janusz, Monika i Zdzisław. Ja mam na imię Andrzej. Ale jak zwykle przed kontynuacją będziemy się modlić ze Zdzisławem. Łaskawy nasz panie. Bardzo dziękujemy Tobie za taką możliwość. Studiowania Słowa Twojego. Chcielibyśmy Ciebie uwielbić, prawdą, która płynie ze Słowa Twojego. Prosimy pokornie o Twoją obecność, o Twój dotyk, aby prawda zaświeciła dla wszystkich słuchaczy, dla nas. Ku Twojej chwale w imieniu Jezusa, proszę. Amen. 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 Przed nami ostatnie rozdziały księgi rodzaju, rozdziały 46 po 50. Patrząc więc na 46 rozdział, na pewno przygotowywaliśmy się do tego, czytaliśmy go, zaczyna się on od opisu przybycia do Egiptu. Do Józefa, który był tam bardzo ważną osobą, przybycia jego ojca z całą, z całą rodziną. Jak to jest? W tej księdze, w świetle obietnic danych Jakubowi, wcześniej Izaakowi, wcześniej Abrahamowi o ziemi obiecanej, którą miał być Kanaan. Kanaan że tak naprawdę oni w tym momencie opuszczają ten Kanaan, tę ziemię obiecaną, by zamieszkać w zupełnie innej ziemi. Pierwsze słowa tutaj, tym razem ja przeczytam. Izrael wyruszył z całym dobytkiem, przybył do Berszeby. Izrael dla czytelników, którzy być może pierwszy raz nas dzisiaj, dla, dla widzów, którzy być może pierwszy raz nas dziś oglądają. To nie tylko nazwa późniejszego narodu, ale w tym kontekście to jest drugie imię Jakuba, nowe imię Jakuba. Przybył z całą swoją rodziną do Berszeby i tam Bóg w nocnym widzeniu powiedział mu: Nie bój się iść do Egiptu, gdyż uczynię tam ciebie wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu i stamtąd cię wyprowadzę. A Józef zamknie ci oczy. Jakie to ma znaczenie, taka zapowiedź? No, bardzo ciekawa, dlatego że już z tych słów płynie niezwykła nauka, którą przeczytałeś. Te słowa, że się lęka, jest, jest trochę zorientowane. No, właśnie, ziemia mlekiem, miodem płynąca miała być z proroctwa, i tu nagle mamy się pakować i iść. I widać tutaj jego dylemat, ponieważ Idzie tak jak Izak do Berszeby, składa ofiarę i Bóg przemawia do niego, nie bój się, znaczy się, że zastanawiał się, co mnie czeka i dlaczego. Pełno pytań w życiu takiego człowieka nagle, bo, bo to z tej ziemi, z proroctwa wynikającej która miała, tak jak wcześniej powiedziałem, mlekiem i miodem płynąć. A, a, a w ogóle przestała płynąć. Nie dość, że no moja rodzina wreszcie do tej ziemi przybyła. Ta ziemia przestała płynąć tym mlekiem i miodem, bo przecież zaczął się głód. A tutaj ja jestem wzywany, najpierw przez Syna, a potem to Bóg potwierdza, do Egiptu, zupełnie innej ziemi. No, można powiedzieć, że dezorientacja zupełnie usprawiedliwiona, tak? No, i ta zapowiedź, pójdź, ale ja tam cię uczynię wielkim narodem, a nadto jeszcze zapowiedź, że w tym Egipcie nie będą na zawsze. Widzicie to? Czy jest jakieś podobieństwo pomiędzy jakby tą obietnicą, a obietnicą składaną kiedyś Abrahamowi, kiedy jeszcze się nie wybierał w tę swoją podróż, do której był powołany do Kananu? No, przede wszystkim podobieństwo jest w tym, że Bóg powtórzył kolejnemu bohaterowi naszemu biblijnemu, to właśnie, nie bój się. Mhm. Tak? To jest to zdanie, takie dwa proste słowa, czy no trzy w języku mhm. polskim. E, <laughs> takie, takie właśnie zapewnienie: Jestem z Tobą, będę z Tobą, gdziekolwiek pójdziesz, nawet tam, gdzie nie masz ochoty iść. Tak jak Józef nie miał zupełnie, Jakub, przepraszam, nie miał zupełnie na to ochoty. Wszędzie tam będę ci towarzyszył. Po prostu nie bój się. Tak zdanie, które podobno, jak wyliczyli Bibliści, powtarza się najczęściej w całej Biblii, około 360 razy, czyli tyle, ile dni w roku. Również takie zdanie usłyszał. usłyszał bardzo, Jakub. bardzo, bardzo cenna uwaga, zwłaszcza, że banie się wszystkiego to jest przypadłość każdego człowieka do dzisiaj. Chociaż też, też również płynie tutaj taka... No, taka myśl, yy, która jest zapisana w 47 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, w 15 wierszu, że cała ziemia egipska i kananejska ginęła z głodu, czyli ludzie umierali, bydło umierało, i tutaj to wyjście to było być albo nie być z tamtego terenu do lepszej rzeczywistości, którą czasami Pan Bóg w naszym życiu też chce pokazać. Czasami człowiek się zastanawia, Zastanawia tak jak Jakub. Zastanawiał się, pełen obaw. Człowiek też jest czasami pełen obaw. Ale Bóg mówi: nie bój się, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała. Nie bój się, idziesz w nieznane, ale ja będę z tobą i tam będę ci błogosławił. To jest piękne i myślę, że człowiek otrząsa się z tego smutku, z tego strachu i ufa Bogu tak, nawiązując do tego, tej pierwszej myśli, że Bóg obiecał ziemię obiecaną jeszcze przodkom mm -hmm. Jakuba, czy Izraela inaczej mówiąc, a później jakby te plany troszkę uległy zmianie. Nie wiemy z jakiego powodu był głód w tej ziemi i to bardzo długi, bo 7 lat głodu to bardzo długo, ale Bóg jakby te plany troszkę dostosował do tego. I można powiedzieć, mimo tych złych okoliczności, starał się uratować swój lud, który, który wybrał w postaci Abrahama i jego potomków. I te złe okoliczności zostały przezwyciężone przez to pójście do Egiptu. Czyli czasami, drogi Boże, idą troszkę inaczej niż nam się wydaje, ale jednak doprowadzają do tego celu, który był założony. A poza tym był to sposób też na to, aby wreszcie ojciec spotkał się z synem po wielu, wielu latach, tak? Być może, gdyby cały czas, Gód, znaczy nigdy głód tak nie dotknął ziemi Kanaan, to jakoby się nigdy nie dowiedział, że żyje jego ukochany syn. Mhm. No, dla mnie w tym najprost, taką, taką najprostszą do takiego jakby zastosowania obecnego nauką jest to, że. Nie zawsze Boży plan, który jakiś jest. Ma jakiś swój ostateczny cel względem każdego człowieka, nie zawsze musi do tego celu droga wieść bezpośrednio i prosto. Tak? Czasem, nawet jak tu w tym przypadku, w przypadku całej tej rodziny, musiała ona doświadczyć różnych trudności, chociaż oczywiście Bóg chce dla nas wszystkiego co najlepsze. Czasem pozwala nam na przeżycie pewnych trudnych sytuacji. Trudnych doświadczeń, żeby być może wydobyć z nas jeszcze coś lepszego. Tak? Zgadza się. Nie, żeby on sam się przekonał, jacy jesteśmy, bo on jak z góry wie, ale żebyśmy to my się przekonali, jacy my w tych trudnych sytuacjach jesteśmy, prawda? Na tyle coś o sobie wiesz, na ile cię sprawdzono. Tutaj ta myśl, która czasami. Być może niektórym ludziom bardzo trudna jest do przyjęcia, że, że dlaczego dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, czyli tak jak tutaj naród wybrany, a spotkał mm -hmm. ich głód, spotkały mm -hmm. ich, przecież Bóg no, mógł dla nich jakieś dobre rzeczy zaplanować, no ale w tym grzesznym świecie one nas spotykają, a dla mnie zawsze takim, e, kilka rozdziałów wcześniej powiedzianymi słowami ważnymi przez Józefa, kiedy również spotkało go wiele zła to on mówi do swoich braci że wy wprawdzie knuliście zło i on mówi że to było zło ale Bóg obrócił je w dobro w jakiś sposób wykorzystał mhm. i tak samo tutaj Bóg na pewno nie planował tego żeby ludzie umierali z głodu i że mogliby wymrzeć również jego wybrani ludzie ale to zło obrócił w dobro. W każdym razie po tych zapowiedziach dalej jest opis rodziny Jakuba, prawda są wymienione Tutaj żony, dzieci, synowie, prawda? Doliczono się w sumie 70 osób. Mówi o tym werset 27: synów Józefa, którzy urodzili się w Egipcie, było dwóch, wszystkich członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było 70. Ciekawe, autorzy lekcji nawet na to, autorzy tego studium nawet na to zwrócili uwagę, że. Że to ta liczba pojawia się tutaj drugi raz, bo gdybyśmy chcieli podliczyć w dziesiątym rozdziale księgi rodzaju narody, tam jest taka tablica narodów potopowych, no to się okaże, że też jest ich 70. I ta zbieżność nie musi tu być wcale jakaś taka przypadkowa, prawda? Bowiem. Te obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi były obietnicami stworzenia z nich wielkiego narodu, przez który mają być błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak? Dokładnie. Nawet więc przez ten pobyt w Egipcie, nawet przez tę podróż do tego Egiptu, ona miała się przyczynić ostatecznie do tego, żeby mogło w przyszłości dojść do pobłogosławienia, do pewnych korzyści dla wszystkich narodów na tej ziemi. Tu jest sformułowania naród wybrany. Ale czy dzisiaj możemy dalej tak mówić? Yy, w kontekście już Nowego Testamentu, w kontekście ofiary Jezusa złożonej co za jeden naród? No myślę, że. To, w, to wybranie narodowe było w. W czasach Starego Testamentu, natomiast dzisiaj już raczej nie możemy mówić o jakimś wybraniu narodowym, czy etnicznym. etnicznym, a raczej wybraniu dobrowolnym, czyli ludzi, którzy opowiadają się za Chrystusem, za wiarą. Czy Dziś za... lud Boży etnicznie, etnicznie może pochodzić z różnych z narodów. Z różnych narodowości. Tak, tak, tak. Myślałam o tym, yy, m, dlaczego tak się stało, że ten właśnie wybrany naród, który, który dostał tą obietnicę właśnie, że będzie liczny, czyli jego protoplaści nazwijmy to, dostali obietnicę, że bardzo się rozrodzą, rozmnożą wielki naród. Dlaczego to się stało akurat w Egipcie, a nie w Kanaanie? Dlaczego tam z tych 70 osób w końcu wychodzą po oczywiście wiadomo długim, długim okresie, jak to liczą niektórzy 2 miliony ludzi? Tak, 600 tysięcy tylko mężczyzn wspomina, Dokładnie. a przecież, więc a jeszcze a przecież kobiety, każdy miał jeszcze kobiety, kobiety, dzieci. Tak, więc nawet mówi się, do dwóch milionów wyszło z Egiptu ogromna liczba osób. Dlaczego oni tak rozmnożyli się właśnie tam, a nie w tym swoim, obiecanym przez Boga, tak, miejscu, Kananie? I pomyślałam, że to może być taka paralela do tego, co, co, co jest po prostu e, rzeczywistością tutaj na ziemi, prawda, jakby... To tu jest to miejsce, gdzie się rodzą ludzie w tym grzesznym świecie. To tu jest to miejsce, gdzie ludzie się nawracają, gdzie rodzą się na nowo. I jako tu, narodzeni tu w niewoli grzechu, mogą wejść do lepszego, do lepszego świata kiedyś, prawda? Do tego niebieskiego kanału. Dziękuję. W Egipcie mieli oni zamieszkać w Ziemi Goshen, tak? która była nawet nazwaną lepszą najlepszą taką Ziemią. Tam mieli osadzić swoje stada, tam mieli nabywać ziemię, rozmnażać się. O tym już mówi dalej rozdział 47 tej księgi o tym, jak Jakub w sensie Jakub z rodziną, prawda, to jego plemię przyszło do Egiptu. I czytamy tam, że spotkali się, Jakub spotkał się z Faraonem. Jakub spotkał się, a wcześniej jeszcze Józef wziął pięciu ze swoich braci, przedstawił ich faraonowi. Tam była rozmowa, czym się zajmują, prawda, że, że wypasają bydło. Wcześniej była też taka myśl o tym, że dla Egipcjan ludzie wypasający bydło no to są raczej tacy powiedziałbym drugiego sortu, jeśli nie ostatniego. Ale że dziwna rzecz. Dostają ziemię goszen, najlepszą. Jak to zrozumieć, że ludzie, którzy dla Egipcjan są opisani, byli jako pasterze bydła, traktowani jako, powiedziałbym, najniższa kasta? Dostają najlepszą ziemię. Nie widzicie jakiegoś, jakiegoś dysonansu? Myślę, że na pewno odpowiedzią jest tutaj... Goście, postać. obcokrajowcy przychodzą, dostają najlepszą ziemię. No ale to nie, są, to nie jest byle kto, to jest rodzina, pre, pre, premiera, można powiedzieć w ten sposób. W pewnym sensie dobroczyńcy Egiptu. Dobroczyńcy Egiptu, drugiego po Faraonie, a więc to na pewno Józef, że tak powiem, zorganizował tak, sprawę, mm -hmm. że, że, że ta ziemia dostała się właśnie im. Myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt, że on tam działał przez sporo, część czasu swojego życia i przeszedł przez różne etapy, z więzienia, przez te sny. Cały Egipt słuchał o tym, patrzył na to wszystko i uczył się mądrości Bożej, patrząc na Józefa, Jaki jest wierny Bogu. I myślę, że faraon już kiedy rozmawiał z Jakubem, miał w swojej głowie pewną, e, pewne spojrzenie na, na to wszystko, co się działo, te sny, które miał e, Bóg, który przemawiał przez e, Józefa. To wszystko myślę, że składało się moim zdaniem na to, e, że dostali e, najlepszą ziemię, a z drugiej strony. Faraon jak się dowiedział, że są pasterzami, to zacierał pewno w swoim umyśle ręce i powiedzie o oni się zajmą i tak Biblia sprawozdaje, że się zajmą jego również stadami. Więc myślę, że to też ta myśl nasza powinna pobiec w tym kierunku, że Miał, tym, w tym Miał w swój tym interes. swój interes. Być może też w grę wchodzi tutaj taka teoria, która sytuuje obecność Józefa w Egipcie w XVII wieku przed, naszą, przed Chrystusem. Czyli w tym czasie, w którym w Egipcie panowała obca narodowościowo dynastia, dynastia Hyksosów, którzy byli z Semitami spokrewnieni, ale nie z Egipcjanami. Dla Egipcjan byli, są okupantem. Tak? I w tym momencie, jeśli rządziłaby obca dynastia, to sądzę, że lojalność rodowitych Egipcjan względem niej była pod dużym znakiem zapytania, więc ściągnięcie do Egiptu każdej bliskiej etnicznie sobie grupy było być może dla nich tym właśnie ich interesem, tak? że mogli im ufać, że byli przybyszami, niezwiązanymi z lokalnie wrogo nastawioną do nowej władzy ludnością. Także być może to również miało tutaj jakiś wpływ. W każdym razie, po przedstawieniu swojej rodziny faraonowi, Jakub przedstawia faraonowi również. Józef przedstawia faraonowi również swego ojca, Jakuba, i tam, się, tam dochodzi do pewnej rozmowy między Jakubem, to jest ciągle 47 rozdział, a zaczyna się od tego, że, że Jakub pobłogosławił faraona, werset 7. Przybysz. No tyle, że starszy, zapewne, bo przedstawia się jako 130-letni w tym czasie. Pewnie starszy. No ale przybysz, ranga powiedziałbym społeczna pewnie o wiele niższa od pasterz owiec, tyle że głowa sporej rodziny. Błogosławi faraona, króla całego Egiptu. Jak to rozumieć? I czy ma to jakieś przełożenie? Czy możemy z tego jakąś naukę wyciągnąć? No, były obietnice dane właśnie Abrahamowi już, że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. W jakimś sensie Jakub, błogosławiąc faraona, błogosławił właśnie no, przywódcę wielkiego państwa. Yy, i dzięki Ale co ten... to znaczy błogosławił w ogóle? Co to znaczy pobłogosławił? No? Wielu Ży... być może współczesnych widzów naszych nie rozumie tego pojęcia. Życzył szczęścia, życzył wszystkiego dobrego. No, dobra, no, ludzie tak? też sobie życzą, kiedy się na Facebooku prawda, wyświetli, że dzisiaj ktoś ma urodziny, to mu tam zaraz życzenia składają, ale nie sądzę, żeby nazwali to błogosławieństwem. Myślę, że to błogosławieństwo jest tak niezwykłe, jeszcze przed e, przyjściem Józefa. Zobaczcie, gdyby nie było tego Bożego Człowieka w Egipcie w tamtym czasie, to i Kanan. I Egipt, nie wiem, czy wyszliby z tego doświadczenia ośmiu lat, siedmiu lat e, głodu. głodu. I myślę, że to już było błogosławieństwem. A widzimy wcześniej e, Abrahama, Izaaka, te błogosławieństwa e, z rodziny na rodzinę. I myślę, że to był wielki e, symbol. I również dla faraona było to coś niezwykłego, bo my nie, my nie znamy tych słów wypowiadanych przez Jakuba, ale myślę, że to były pięknie okraszone słowa, które naprawdę coś znaczą. I czasami ja spotykam e, błogosławionego człowieka, który zaczyna e, mi błogosławić, i, i, i te jego słowa tak mnie dotykają, tak mnie nastrajają, że naprawdę jestem. Zachwycony, jestem poruszony i myślę, że to błogosławieństwo mhm. wydaje mi się, że tak, tak mogło to wyglądać. Ja myślę też, że w tamtej kulturze starożytnej, jednak szacunek do ludzi wiekowych mhm. był dużo większy niż, niż dzisiaj. I niejako każdy, powiedzielibyśmy dzisiaj niestarożytnie, z automatu, kto miał 130 lat, był traktowany jako ktoś. Kto ma prawo udzielać wszystkim, nawet ludziom wyższej pozycji społecznej, błogosławieństwa rozumiane, tak jak powiedziałeś Januszu, jako pewne życzenie dobra, powodzenia, sukcesu, ale wypowiadane do drugiej osoby, ale jednocześnie będące aktem modlitwy do Boga, żeby Bóg to w życiu tej osoby sprawił. Tak. I tak, ja przynajmniej Rozumiem to błogosławieństwo, że kiedy on błogosławił faraona, to życzył mu sukcesów, długiego życia, dobrego życia dla niego, dla rodziny, mhm. dla jego narodu, jego kraju i żeby to wszystko w jego życiu sprawił najwyższy, dobry Bóg. Ja myślę, że to już też nauka dla nas, że Jakub błogosławiąc faraonowi, czyli zwierzchnikowi kraju, w którym zamieszkał również przez niego otrzymywał błogosławieństwo od Boga, no bo on dbając o kraj również zapewniał i im dobrobyt, czy choćby żywność, czy inne rzeczy, więc to było, ten człowiek stawał się jakby błogosławieństwem, przez które Bóg mógł udzielać błogosławieństwa innym. Czy nie mamy takiego w Biblii fragmentu, który, gdy naród jezelski później, 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 już jako naród miał się dostać do niewoli babilońskiej, czy tam nie jest powiedziane, żeby modlili się o powodzenie tak, kraju? kraju w który, do, do którego Bóg ich posłał. To była nie wola, ale jakby z woli Bożej, tak? Żeby modli się o powodzenie tego kraju, bo od ich powodzenia zależy, tego kraju zależy powodzenie tych Ludzie. tam y, ludzi, mm. Izraela, mm -hmm. który tam nie z własnej woli mm -hmm. się znalazł, prawda? Tak, tak. Więc tu było coś, coś podobnego. Mieliśmy tu z czymś takim do czynienia? Czy że... ja mogę jeszcze wrócić do jednej rzeczy? Chciałam się odnieść do tego pasterzowania. A to, a to, to ja tylko dokończę myśl proszę, błogosławienia. Proszę. Że ja w tym widzę jeszcze jedno, z czego znów warto być może wyciągnąć jakąś naukę dzisiaj. Czy my dzisiaj, jako ludzie, nie wiem, określonej narodowości, określonego wyznania, być może różnego. Prawda? Ale czy jesteśmy gotowi? Błogosławić człowiekowi nam obcemu, obcemu narodowościowo, obcemu religijnie, tak? Może nawet bogatszemu od nas. Co być może u wielu wywołuje uczucie zawiści, tak? Ale dlatego człowieka, który przybył tu niby prosić o łaskę, on jednak błogosławi temu bogatszemu, żeby był jeszcze bogatszy, żeby mu się jeszcze lepiej wiodło. Nadto człowiekowi zupełnie innej religii. Jaka otwartość w, w Jakubie prawda, była na drugiego człowieka. Jaka życzliwość, niezależnie od wszelkich różnic, które między nimi istniały. Tak, Teraz, na, proszę, na, to się może zdobyć, na to się może zdobyć taki człowiek, no, naprawdę żyjący z Bogiem, prawda? Mhm. Ja chciałam właśnie wrócić do tego, że jak moja Biblia mówi: Wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. I to jest znów no, można jakby taki obraz tutaj ukazać, do kogo porównał się Jezus, gdy przyszedł na ziemię. W Starym Testamencie również są te porównania właśnie Boga do pasterza, przecież właśnie, tak, podczas gdy dla Egipcjan takiego symbolu świata, tak, świeckości, jest to obrzydliwość. Myślę, że to jest bardzo głębokie. No Nowy Testament też wspomina, że Bóg wybiera do realizacji swoich dzieł czasem ludzi którzy dla innych są ludźmi najgorszego sortu jeśli można w ogóle dzielić ich w ten sposób tak to co głupiego wybrał bóg to co można by parafrazować biednego wybrał bóg gorszego od innych ale wybrał bóg by realizować swoje dzieła raz wybrała dwa sam jakby ukazał siebie właśnie jako pasterza sam mhm. siebie czyli no jakby Ogromnie się poniżył, przynajmniej gdyby patrzył na niego Egipcję. Przejdźmy do rozdziału 49, gdzie czytamy o błogosławieństwie Jakuba dla dwunastu synów. Ale yy, przepraszam, to poszedłem za daleko. Najpierw 48 jeszcze, bo zanim Jakub pobłogosławił swoich synów, pobłogosławił synów Józefa, jedynych swoich wnuków. To ciekawe. No nie ale, jedynych. No, czy, jedynych różnych, na czy, miał pobłogosław. Jedynych pobłogosławił. Jedynych, tak, których pobłogosławił, tak, 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 bo miał ich wielu, ale tak. właśnie tych dwóch synów Józefa, czyli Efraima i Menasesa, pobłogosławił. I to nawet w tej kolejności, którą, którą wymieniłem, chociaż pierworodnym Józefa był Menases, potem Efraim, a on ich pobłogosławił. Tam jest nawet taka scena, że, że, że ręce skrzyżował, prawda że nawet chciał Józef interweniować. Żeby to pierwsze błogosławieństwo przeszło na pierworodnego, a drugie na tego, który się w drugiej kolejności urodził na Efraim, ale nie, Jakub się uparł. Najpierw Efraim był błogosławiony, potem, potem Menases, a już kolejnych wnuków nie błogosławił. Potem już synów błogosławił. Jak to wyjaśnić? Czy ma to jakieś znaczenie? Myślę, że ma. To błogosławieństwo nawet już się zaznacza, tak jak powiedziałeś, Józef już z góry założył, że starszemu się należy błogosławieństwo, bo jest starszy. I, bo i taka praktyka, pierworodność. postawił Aha. go po prawej stronie, mhm. młodszego po lewej, i dlatego Jakub miał inny. Skrzyżował plan. ręce. Skrzyżował ręce. <laughs> to był je, je, jeden motyw. I kiedy zaczął wypowiadać błogosławieństwo, Józef chciał e, jakby tą rękę przełożyć, a Jakub, jakby przekonany do tego, mówi nie. I to, co jest ważne, ważne jest to, że on nagle mówi, wypowiada do nich błogosławieństwa, w takim sensie, że on, oni, oni, on wcześniej ich nie znał. A, a, a jest tak w Izraelu, że jak było błogosławieństwo, to przeważnie ono wypływało z charakteru człowieka, i, i, i generalnie można było tak, patrząc na jego życie, ocenić, jaki będzie mniej więcej dalej z tym charakterem. A tutaj Jakub zupełnie ich nie znał. A wypowiada o nich, jakby ich znał, błogosławieństwo. Więc to jest coś niezwykłego, jeszcze jakby podkreśla Józefowi, że to będą moi synowie. Tak, tak że będzie ich traktował jak, jak, swoich, swoich... jak swoich synów. Mhm. Znaczy, to nie miało tylko wyrazu kurtuazyjnego, to, to, to miało wyraz również absolutnie Głęczyny. prawny. Mhm. W sensie dziedzictwa. Mhm. Tak, to było, bardzo, to było bardzo istotne. No myślę, że to dla, myślę, że to było uznanie tego, znaczy uznanie tego, co dla tej rodziny Józef zrobił, że de facto jego pozycja, którą sobie wypracował yy, w Egipcie, uratowała tę rodzinę od, od yy, no, zagłady, 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 tak. Mhm. A nadto jeszcze była to forma rekompensaty, za dość uczynienia za te krzywdy, które mu jego właśnie bracia uczynili. Tak? To też jest istotne, że czasem nam się w życiu wydaje, że jak się kogoś skrzywdzi, to wystarczy mu powiedzieć przepraszam. Słowa nic nie kosztują. Tak? A gdzie jakaś rekompensata, jeśli jest możliwa do uczynienia? Tak? Prawdziwa pokuta nie tylko polega na powiedzeniu przepraszam, wybacz mi polega jeszcze na naprawieniu tego, co jeszcze można naprawić, naprawić, jeśli to jest tylko możliwe. I tutaj ja widzę, w tej obietnicy będę Twoich synów traktował jak własnych. Nie tylko kurtuazję tu widzę. Tu widzę zadośćuczynienie. Może tak? e, no i... jeszcze jedną myślę, że Stary Testament bardzo podkreśla rolę tego błogosławieństwa, które przekazywali... Ci przodkowie, tak jak wcześniej Izaak, Abraham, i że to było coś ważnego, co To później, było jak spisanie Testamentu. Tak, i, I co później w dużej mierze determinowało też postępowanie tych ludzi, więc y, myślę, że to, jak później postępowali synowie Józefa i, i te pokolenia, z których wyszły, również było determinowane w tym błogosławieństwem, które otrzymali mm -hmm. od Jakuba. Mm -hmm. y tak naprawdę to błogosławieństwo, które było złożone przez położenie rąk na głowach tych, tych dwóch dzieci, tych dwóch nuczeń, tak naprawdę było, jak mówi werset 15, błogosławieństwem danym Józefowi, tylko w osobach dzieci. I można przeczytać nawet po błogosłowiu Józefowi mówiąc, Bóg, przed którego obliczem podążali moi przodkowie Abraham i Izaak, Bóg, który był moim pasterzem od mojej młodości aż do dziś. Anioł, który mnie bronił przed wszelkim złem, niech błogosławi tym chłopcom. I niech będzie w nich obecne moje imię, imię moich przodków Abrahama i Izaaka, i niech się bardzo rozmnożą na ziemi. Warto chciałem nawet to przeczytać. Tak czasem żałuję, że nie wiem, że to takie rzadkie jest dzisiaj, żebyśmy nad własnymi dziećmi. Nad, dzieci, nad dziećmi naszych dzieci powtarzali podobne słowa. Zapewne modlimy się, ale czy modlimy się podobnymi słowami o ich przyszłość? No dobrze. I 49 rozdział to już jest błogosławienie Jakuba swoich synów. Swoich synów. Na czym to polegało? Czy, 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 czy na tym, że tak każdemu rzeczywiście po prostu życzył sukcesów, powodzenia, szczęścia i długiego życia? Czy, była to rodzaj, czy był to rodzaj zapowiedzi przyszłości? Wróżenie z fusów, prawda? Czy jednak z czegoś konkretnego? Jak wierzymy, Izak, przepraszam, Jakub, Izrael nowe imię jego, to był człowiek blisko związany z Bogiem, i wierzymy, że Bóg w wielu tych słowach wypowiadał słowa proroctwa o tych ludziach. Że go natchnął. Że go natchnął, tak. Więc wiele z tych słów pokazywało ich dotychczasowy charakter, ale też mówiło o przyszłości. I myślę, że nie wynikało tylko z tego, że Jakub znał swoich synów, ale również w sposób natchniony mówiło o ich przyszłości. Ale myślę, że tu jest ważne jeszcze to, o czym mówi nam przekład Biblii Gdańskiej. Ja mam inny mhm. przekład, tego, to jest w ogóle inaczej tutaj ujęte. Faktycznie tak, jakby um, u mnie to jest w ten sposób powiedziane: zbierzcie się, czyli Jakub wezwał synów, tak, i powiedział: zbierzcie się, a oznajmie wam, co was spotka w dniach późniejszych. Ale Biblia Gdańska mówi tutaj, co ma przyjść na was w ostatnie dni. Ostatnie, tak, u mnie jest w przyszłości. Osta tak, jednym słowem, te ostatnie dni sugerują nam zdecydowanie no już ostatnie dni ziemi, tak? <grym> Czyli mówiąc krótko, czy też może nawet nawet nie, nie chodzi o te ostateczne dni właśnie, że tak powiem, wypełnienia się całego planu zbawienia, ale odnoszące się do przyjścia Mesjasza, dla nich to, to było czymś takim, na co czekali. A więc y, ten początek tutaj już jest taki ciekawy, bo on mówi nie tylko o przyszłości swoich synów, ale też o tym, że z nich kiedyś będzie, pojawi się tak, wyjdzie Mesjasz. Wisławie? To jeszcze, jeszcze, tak jak Janusz powiedziałeś, tutaj y, bardzo dobrze Jakub znał sw, y, swoje dzieci y, i na podstawie y, tej znajomości... Wynikało to proroctwo, że potrafił ocenić e, natchniony Duchem Świętym, e, jaka jest rzeczywistość teraz i jaka rzeczywistość będzie później. I ona generalnie się przewijała, e, przez, patrząc, czytając kolejne strony biblijne, dowiadujemy się o tym, ale myślę, chciałem się zatrzymać tutaj na... Na Judzie, gdzie o Judzie zaczął opowiadać, że z ciebie wyjdzie Ten, któremu oddawać będą chwałę wszelkie narody, nie odda dziesiąty wiersz 49 rozdziału: nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. Było proroctwo Jezusie, niesamowite. Na jak podobne teraz... słowa powołuje się i mm -hmm, że, mm -hmm. że na, na te narody, prawda, którymi będzie władał, którymi przedstawi prawo, że nie zakończy swej służby, dopóki narodom nie ogłosi swojego tak, prawa. Mm -hmm. A tutaj jeszcze I pokój. A tu jeszcze dziewiąty mm -hmm. werset mówi judo, młody lwie, dzięki łupom będziesz rósł, mój synu. Porównanie do lwa, gdy apokalipsa Chrystusa. Porównuje do lwa z pokolenia, z pokolenia Judy. Mhm. Tak. Bardzo wyraźnie mesjanistyczne, a nawet apokaliptyczne mhm. takie nawiązania tutaj są. W proporcu, tak, tak mi się wydaje, gdzieś tam czytałem historyczne źródła, w proporcu Juda miał lwa. Mhm. Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego to Juda został wybrany na, na tego protoplastę Jezusa, a nie właśnie któryś z synów Józefa. Tak by było sprawiedliwiej. Mhm. Ale to tylko takie pytanie. No chyba myślę, nie że Juda miał Na które chyba nie ma odpowiedzi bardzo szlachetne, ponieważ to Juda zablokował e, żeby zabić Józefa. Dokładnie tak, więc, więc on naprawdę. To Ruben. nosił Rubę. Ruben. Ruben, Ruben. Ale, Ruben ale, Juda, ale Juda potem był gotów zostać. Po, po, dokładnie tak. O tym tak, zostać. zostać chodzi, tak. o. Zamiast Benjamina. Mhm. Tak, zamiast mhm. Benjamina, co. co, co no, tutaj widać było, że gotów był się poświęcić. Tak, mhm. dokładnie. prawda? I ta cecha potem przetrwała w tym plemieniu, tak? Mhm. I, i, I najwyraźniej została zobrazowana w Jezusie, w Jezusie Chrystusie. No i dochodzimy do 49 rozdziału, do Jego końcówki z przejściem na już 50 też rozdział, gdzie mamy ostatnią wolę Jakuba, który chce, gdy umrze, być przyłączony do swoich ojców, chce, żeby go, żeby go pochowano właśnie w ziemi Kananejskiej, tam w określonym miejscu, na polu Makbela. Pobliżu Mamre, no i tam, gdzie zresztą byli inni protoplaści, jego też żona pochowana. Gdy wydał te polecenia swoim synom, położył się na łożu, umarł i został przyłączony do swoich przodków. Mała taka kwestia, nie chcę, żebyśmy długo jej poświęcali czasu, zbliżamy się do końca. Jak to tak? Ostatnie rozporządzenia wydać. Ostatnie słowa do każdego dziecka powiedzieć. I potem jeszcze gdzie mnie i jak macie pochować. Ułożyć się po wygodnie. prostu ułożyć się jakby do ostatniego snu, zamknięcia oczu i umrzeć. Piękna śmierć. Ale to jest niesamowite. Jak, jak człowiek to czyta, to, to zaczynam ufać Panu Bogu, że. że Śmierć wcale nie musi się kojarzyć człowiekowi z jakimś strachem. Dokładnie tak. To jest, z przerażeniem. To jest niesamowite, że Pan Bóg tak wpływał na niego, że on wiedział w którym momencie ma oporządzić swój dom, e, zostawić wszystkie sprawy zapięte, jakbym to powiedział, na ostatni guzik. Położył się i pismo sprawozdaje, że oddał ducha. Pożegnał wcześniej. Dokładnie, to jest niesamowite, więc, więc tu jest piękna jakby historia, która płynie do ludzi, którzy mają z tym wielkie problemy. Bywało w przeszłości, miałem takie sytuacje, że niektórzy z kolegów jakby śmiali się ze mnie, że tam nie wiem, nie piję, nie palę i, i mówili: Po co ci to, prawda, najwyżej zdrowszy umrzesz? Ja powiedziałem: Właśnie choćby po to, żeby zdrowszym umrzeć, żeby miał czas na pożegnanie się tak, żeby mnie nic nie zaskoczyło, żebym miał świadomość do samego końca, prawda, no i, i, i żebym jakby odszedł w wyniku pewnego naturalnego zużycia się i nawet już niechęci do robienia czegoś więcej w tym życiu, z pewną świadomością, że spełniłem to, co miałem do spełnienia, prawda, i teraz mogę pozostawić moje dzieci, wnuki, ile ich mi tam Pan Bóg da, zabezpieczone i nawet moim słowem, że, 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 że nie opuszczałem mnie w takim przeświadczeniu jak wielu dzisiaj, że, że coś mu złego powiedziałem, że pokłóciłem się, pokuciłem się, prawda? A potem on pojechał, a potem zginął, a potem gdzieś tam umarł, prawda? I, ta, I takie to jest niedomknięte. A tu mamy zupełnie inny obraz. No, nikomu nie należy życzyć śmierci, ale jeśli już, to raczej takiej tak. niż, niż innej. No i... Ja jeszcze, może krótką myśl, na którą bym tutaj zwrócił uwagę, bo też jawi się tutaj obraz tego, że Jakub jednak zwrócił, przepraszam, Izrael, czyli Jakub. Jakub, Jakub dobrze powiedziałem, mhm. zwrócił uwagę, żeby jego doczesne szczątki zabrać, kiedy będą wychodzić mhm. z Egiptu, co można by troszkę zinterpretować jako taki jednak trochę kult. Zmarłych, no bo ten, te jego szczątki obdarzyć kultem i zabrać. Ale z drugiej strony można to też odczytać, że ten szacunek i jego ostatnią wolę spełniono. Mm -hmm. I czasami może mamy takie tendencje, żeby w ogóle nie praktykować tego kultu, to również zapominamy o takim szacunku, może i pamięci o zmarłych, a tutaj wydaje mi się, jest to tak dobrze pokazany ten balans. Mhm. No, ja tutaj widzę w tym wypełnieniu ostatniej woli nawet jeśli to nawet jeśli to trochę kosztowało prawda pogrzeby zawsze kosztują ale tamten chyba kosztował więcej niż normalnie bo tu się cała rodzina zebrała po to żeby go odprowadzić do tej ziemi do tej ziemi z której wyszli. I to było tylko odprowadzenie jakby kurtuazyjne, żeby zaraz powrotem znowu wrócić do tego Egiptu i tam dożyć, co mieli dożyć, żeby się pewne wydarzenia jeszcze wydarzyły. Może to w, w pewnym sensie było, po pierwsze, nie tylko wypełnienie woli zmarłego, ale w pewnym sensie pewne proroctwo zapowiedź, że oni z tego Egiptu kiedyś wyjdą z całym narodem nie w kilkadziesiąt, nie w kilkaset osób. Ale wyjdą całym narodem, jak wspomniałaś, około dwóch milionów ludzi, prawda? Że taki czas nadejdzie, że oni jeszcze do tej Ziemi wrócą, że to jest ich Ziemia. Dziś zostawiamy tu kości Bliskiego, ale to jest ich Ziemia, w której zresztą każdy z nas traktuje jako pewną swoją Ziemię, swoją Ojczyznę te miejsca, gdzie leżą kości tak. naszych zmarłych. Myślę, że jeszcze warto podkreślić, że tak naprawdę yy, żaden. Yy, z przodków Jakuba, ani on sam nie miał ani kawałka ziemi na własność w Kananie. Tak? Oni cały czas się przenosili, cały czas te namioty krążyły, szukając lepszych pastwisk. Jedynym fragmentem, który oni mieli, bo kupili, tak. to był właśnie grobowiec. Tak. Taki symbol taki właśnie, takich korzeni. Tak? I tu nie chodziło o kult. I nie chodziło, tu chodziło tu o kult. Tu chodziło o kultywowanie pamięci, tak. mhm. prawda? Pamięci tych ludzi, ich życia, ich wiary. Ich relacji z Bogiem, by móc do tego wszystkiego nawiązywać. Dlatego dzisiaj, kiedy mamy groby, prawda, odwiedzamy je naszych bliskich, to znowu nie chodzi o kult zmarłych, przynajmniej ja tego do tak nie, 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 nie pojmuję, tak. ale jako, jako to jest takie miejsce, gdzie mogę przypomnieć sobie moich rodziców, moich bliskich, przypomnieć sobie o czymś dobrym, czego mnie nauczyli. Tak? Ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, już krótko, to, to kwestia Józefa. W czym, czy w ogóle Józef przypomina Wam Chrystusa? Tak Bardzo. Jest. Czyli syn Jakuba. W czym Wam przypomina Jezusa? Jakie podobieństwa? No chyba trzeba Nawet zacząć, jeśli nie po kolei. Trzeba zacząć chyba od początku. Był jedyny w swoim rodzaju jako syn. Tak? Dlaczego? Dlatego, że Jakub obdarzał go szczególnymi względami, szczególną miłością. Był to syn jego tej ukochanej żony, długo wyczekiwany. I. Jak mówi sprawozdanie biblijne, właśnie szczególnie traktowany przez Ciekawego tatę. słowa użyłaś był jedynym w swoim rodzaju, czyli wyróżniającym spośród tych wszystkich synów, mm -hmm. jakich miał. Takiego dokładnie samego słowa używa Nowy Testament, tylko w języku greckim, względem osoby Jezusa, nazywając go monogenes, mm -hmm. czyli jednorodzony. Jednorodzony. Co ma w istocie znaczenie, jedyny w swoim rodzaju. Prawda? Mm -hmm. Myślę, że drugie podobieństwo to że zarówno Józef, jak i Jezus przebaczyli swoim ludziom, którzy im zaszkodzili, czy swoim wrogom i przebaczyli tak naprawdę, bo zarówno Józef, który stał się faraonem, czy zastępcą faraona, e, miał możliwość, żeby się zemścić na jego braciach, co później powiedzieli po śmierci ojca, że się zaczęli tego obawiać, że będzie się mścił na nich. I tak samo Jezus miał możliwości ku temu, żeby się zemścić na swoich wrogach czy oprawcach, ale ani jeden, ani drugi nie uczynili tego, co pokazuje, że naprawdę przebaczyli im. Przebaczenie, ale, za, ale żeby, zanim do tego przebaczenia doszło, były sytuacje, że czy Józef, czy Jezus do swoich przyszli, a swoich nie przyjęli. I Jezus i Józef zostali zdradzeni przez najbliższych byli niezrozumiani przez najbliższych. Ewangelie mówią, że, pana Jezu, że, że Jezusa jego właśnie bracia nie rozumieli, prawda? Nie akceptowali jego służby. Podobnie bracia nie akceptowali Józefa. Jeden i drugi byli oskarżeni fałszywie tak. i cierpieli w wyniku fałszywych oskarżeń, tylko Jezus aż na śmierć. Józef nie na śmierć, ale był no, w ryzyku śmierci. Prawda? I jeden i drugi przez to, co wycierpieli, uratowali Większą ilość, Józef, całą swoją rodzinę, cały naród egipski. Jezus, wszystkich grzeszników, ze wszystkich narodów. Dzięki temu, co zrobił Józef, przetrwało to ten naród przetrwał to pokolenie przetrwało, w którym miał się narodzić Mesjasz. Ten, który uratuje. Możemy, I dziś wszystkich. możemy być dzięki temu. Yy w Józefie, w jego potomkach, w Jezusie Chrystusie, błogosławieni. Z takiego narodu jak my, Polaków, prawda? Jak ludzie wszystkich innych plemion, narodów, języków. Dziękuję Wam bardzo za, za Wasz owocny udział. Chcemy zakończyć to studium i cały ten kwartał z księgą rodzaju, modlitwą, modlitwą z Moniką. Boże, chcę Ci gorąco podziękować. Dziękuję przede wszystkim za to, że zachowałeś dla nas Biblię, że zachowałeś te historie. Mogą się nam wydawać takie obce, bo dotyczą w ogóle jakiejś innej kultury, innego czasu, ludzi, których nie do końca umiemy nawet zrozumieć, ale kiedy z Twoim duchem studiujemy te, te opowieści, te, te historyczne wydarzenia, to możemy tyle się nauczyć, tyle wyciągnąć z nich nauk dla, dla naszego życia. Bohaterowie, o których czytamy, czy ci negatywni, czy pozytywni, mogą być też taką niezwykłą dla nas nauką. Chciałam Ci bardzo podziękować, Panie, za to, że możemy w Tobie żyć na wieki, że dzięki Twojej łasce możemy. Być tacy jak, jak ty byłeś, jakim był Józef, twój taki wzór starotestamentowy. Że możemy przebaczać, że możemy iść przez życie po prostu z lekkim sercem, będąc w kontakcie z Tobą i pogodzeni z, z innymi ludźmi. Że możemy, kiedy przyjdzie nasza pora, być może umrzeć tak jak Jakub. Że to. Nawet jeśli przyjdzie na nas ten, ten, ten dzień śmierci, to wiemy, że z martwych wstaniemy i będziemy mogli po prostu żyć w szczęśliwym świecie, bez chorób, zła i cierpień. Dziękujemy za to wszystko, że nam to wszystko obiecałeś i umożliwiłeś. W imieniu Jezus. Amen. 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 Nasi drodzy widzowie, nie wiem o czym będzie następny sezon, jaki będzie miał tytuł, jaką będziemy studiowali księgę czy temat, ale wiem, że spotkamy się w przyszłym tygodniu w innym składzie, ale już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Jak zwykle będziemy studiować z Wami Biblię. Zapraszam za tydzień o tej samej porze.